Dzisiaj w programie z profesor Małgorzatą Rzędzian-Piotrowską porozmawiamy o tym, czym różni się mleko świeże od mleka UHT. Pokażemy też, jak przygotować kaszę mannę na mleku. Przypominają sobie Państwo, kiedy ostatni raz mieliście okazję spróbować takiego mleka prosto od krowy, takiego świeżego? Jak smakuje? Czym się różni od tego, które kupujemy w sklepie? I z tym pytaniem chciałam się zwrócić do naszego eksperta. Czy ja sobie przypominam? Bardzo dawno temu. Bardzo dawno. No właśnie, a czym się różni mleko świeże od na przykład mleka UHT albo mleka pasteryzowanego? Może zacznijmy od UHT. Dobrze? UHT to jest skrót od angielskiej nazwy Ultra High Temperature, czyli ultra wysoka temperatura. I faktycznie to mleko traktowane jest bardzo wysoką temperaturą. Temperaturą ponad 135 do 150 stopni Celsjusza od 2 do 9 sekund. To zależy, jaki jest tryb technologiczny. Krótko, ale bardzo wysoka. Bardzo wysoko. No, po czym schładzane jest do temperatury 20 stopni. Jakie są plusy takiego mleka? Plus jest taki, że zabijamy florę bakteryjną w tym mleku, czyli mamy mleko, które jest w pewnym sensie sterylizowane i to mleko może bardzo długi okres czasu, bo nawet 6 tygodni, być przetrzymywane w opakowaniu i to mleko jest stabilne, jest czyste bakteriologicznie. Jakie są minusy? Minusy są takie, że część substancji odżywczych w tym mleku jest degradowana. Rozkłada się pod wpływem tak wysokiej temperatury, bo nie są aktywne biologicznie. Wyobrażamy sobie, że kiedy zagotowujemy wodę, to też tam się ten proces odbywa nieuchronnie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pozwala nam to na uzyskanie mleka, które jest przez długi okres czasu ważne, a po otwarciu i tak ono musi być przetrzymywane w lodówce. Zawsze jest taka zasada. Natomiast w momencie, kiedy mleko pasteryzujemy, to mleko przebywa od kilku do kilkunastu sekund w temperaturze od 71,5 do 80 stopni. A to mleko nie jest do końca czyste mikrobiologicznie, ponieważ taki proces pasteryzacji powoduje zabijanie około 99% flory bakteryjnej, która tam jest. W efekcie możemy to mleko przetrzymywać znacznie krócej, bo to jest do kilku, góra 10 dni. Oczywiście po otwarciu również musi być zawsze zapakowane do 10 dni od daty produkcji. Tak. Minusem tego mleka jest również to, że część substancji ulega degradacji, aczkolwiek w znacznie mniejszym stopniu niż pod wpływem wysokiej, ultra wysokiej temperatury. I ostatnie mleko, od którego zaczęłyśmy, czyli to mleko świeże, o którym chyba już mało kto z mieszczuchów pamięta. Ten zapach i ten smak. Zapach i smak. A problem polega na tym, że jeśli chcemy pić to mleko, to musimy darzyć osobę, od której otrzymujemy to mleko, bardzo dużym zaufaniem. Musimy wiedzieć, jakie są warunki czystości, przechowywania, dojenia, czy krowa jest zdrowa. Musimy wiedzieć dokładnie, jakie jest źródło, dlatego że takie mleko, które jest bezpośrednio od krowy i trafimy na kogoś, kto jest nieuczciwy, kto jest nie ma pewnych standardów zachowanych czystości, naprawdę może być szkodliwe. Nawet jeśli mamy mleko świeże, to dobrze jest je przygotować. O właśnie, to jest pytanie, czy to mleko, o którym mówimy, już abstrahując od tego świeżego od krowy, no bo to dostęp do tego jest dosyć rzadki w naszym dzisiejszym życiu, ale mówmy o tym mleku pasteryzowanym i UHT. Czy możemy otworzyć butelkę albo karton, wlać do szklanki i po prostu to wypić? Absolutnie tak. Ono jest w tym aspekcie czyste mikrobiologicznie i tak naprawdę, czy jest to mleko pasteryzowane, czy jest to mleko UHT, to jest kwestia naszego wyboru. Co potrzebujemy? Jeśli potrzebujemy mleko na długi okres ważności, które będzie miało parę tygodni ważne, wyjeżdżamy, musimy wziąć ze sobą, nie mam pojęcia, wyjeżdżamy gdzieś daleko, choć trudno tak. Dzisiaj o tym pomyśleć. Dzieci chcą jeść płatki na mleku codziennie. Tak. To bierzemy mleko UHT, natomiast jeśli nie mamy takiej potrzeby, to mleko, które jest pasteryzowane, mimo że jest tylko do 10 dni ważne, ale ma nieco więcej substancji odżywczych. Zwróćmy uwagę, że wszystkie są dobrze wchłanialne. Więc to jest ważne, że te substancje, czy w mleku UHT, czy w mleku pasteryzowanym, wszystkie będą dostępne dla naszego organizmu. To są bardzo ważne informacje, czyli dostosowujemy tak naprawdę ten rodzaj mleka trochę do naszych potrzeb i oczekiwań. Jeżeli jesteśmy w warunkach domowych, to pasteryzowane zdecydowanie będzie miało więcej wartości. Będzie miało więcej wartości i 10-dniowy termin, to nie przesadzajmy, też nie jest wcale takim krótkim terminem, prawda?
nie liczmy na to, że to mleko ulegnie fermentacji, będziemy mieli kwaśne mleko, czyli zsiądzie się, mówiąc popularnie. Nie, nie, dlatego ta flora bakteryjna jest niszczona wysoką temperaturą, żeby właśnie takich sytuacji nie było, prawda? Więc nie myślmy, że to, że mleko się nie zsiada w naszej lodówce, czy też trzymane na blacie, to ono jest tak sztuczne i chemiczne. Po prostu tam nie ma zaczynu, który spowoduje zsiadanie się tego mleka i powstawanie tak zwanego kwaśnego mleka. Bardzo dziękuję. Pora na kącik kulinarny. Dzisiaj przygotuję kaszę mannę z bakaliami i dżemem. To dzisiejsze prawdy o mleku. W procesie UHT mleko jest bardzo szybko podgrzewane do temperatury ponad 100 stopni, a następnie równie szybko schładzane do temperatury pokojowej. Proces UHT zabija florę bakteryjną w mleku, dzięki temu może być ono bardzo długo przechowywane. W procesie pasteryzacji mleko przebywa od kilku do kilkunastu sekund w temperaturze od 71,5 do 80 stopni. Mleka UHT oraz pasteryzowane możemy pić prosto z opakowania. Nawet jeżeli mamy mleko świeże, to dobrze jest je przegotować.